Ja chciałbym tak, kurde, latać po kosmosie. Czemu ja nie mogę tego robić? No i fajnie, rozpierdoliła się. Na cholerę ja to miałem ratować, skoro i tak popełni samobójstwo, by zrobić coś tu. Dobra, na razie patrzę z rozdziawioną gębą, nie wiem o co chodzi. Okej. O, gwiazdę dostałem. Czyli mam, wydaje mi się, że to mniej więcej podobny gameplay do Super Mario 64. Taras. Czy tam gwiazdy łazimy, zbieramy i... Rdzeń jest znowu... No. Znowu lśni. Lśni bardzo słabo. Może tylko jak tak mocno jak gwiazda klasy szóstej? Jakie ma staty? Ale przynajmniej biedne lumy teraz przetrwają. O, dziękuję za to, że uratowałeś wielką gwiazdę. Ci gwiezdni ludzie są moją rodziną. Znaczą mi bardzo wiele dla mnie. Witaj w obserwatorium kometowym. To jest mój dom i także dom lum. Rozumiesz? Podróżujemy przez gwieździste nieba. Przechodzimy przez różne strefy raz na 100 lat, ale nagle zatrzymaliśmy się przed tą planetą. Dziwna siła zaczęła przyciągać nasz statek i wyciągnęła wszystkie gwiezdne odłamki, nasze źródło mocy, gwiazdy mocy. Nasz statek stracił swoją moc i wszedł w stan głębokiej hibernacji, stan, w którym nie mógł się ruszać. No wiadomo, kto to zrobił. I znalazł moc, by przechodzić przez galaktykę. Galaktyki, czy tam kosmos. Proszę, mam pewną prośbę. To obserwatorium używa gwiezdnych gwiazd mocy, by projektować... Znaczy nie projektować, no... Żeby pokazywać obrazy innych galaktyk, które są porozrzucane po całym uniwersum. Jest szansa, że możemy użyć tych kilku zostających gwiazd, by poszukać innych gwiazd mocy. Te okrągłe pokoje są nazywane domami. Obserwujemy galaktyki z tych kopu, takie jak te. Ale tylko jedno teraz, jedna działa. Bo mamy tylko jedną gwiazdę i możemy teraz do tarasu pójść. Proszę idź do tarasu i spróbuj odzyskać te gwiazdy mocy z galaktyk, które możesz tam zobaczyć. Jeżeli to zrobimy, to będziemy mogli odnowić kometowe obserwatorium. Nie, umiejętność kometowego obserwatorium, by latać jak gwiezdny statek. Być może będziemy mogli użyć tego do złapania tych złodziei, które zabrały nam gwiazdy mocy. Którzy zabrali nam gwiazdy mocy? Let's go! W takim razie mamy questa, nie? Hell yeah, zapiszę. Ale kurde, mamy tylko jeden plik zapisu? Ja pierdzielę, to znaczy, że jak jakieś nagranie mi się spieprzy, to nie będę mógł się cofnąć. Zdarza się. Zabiję się. Nawet kurde samobójstwa popełnić nie mogę. Gadaj. Obserwatorium ma mało mocy, więc wszystko jest ciemne tam dalej. A mogę po tym chodzić, nie? Dobra, jest, nie jest źle. Let's go! Co tu jest?
Nic z tego. Myślałem, że mogę to jakoś dupą zdusić czy coś, ale nie. Fajne jest to, że tutaj przynajmniej zabić się nie mogę, ale zgaduję, że jak w innych lokacjach będę, to nie będzie to takie proste. Patrzmy, co jeszcze tu jest. Witaj w... No, cześć. Ja ciebie też witam. Garaż. O, zaraz. Możemy coś kupować? Moment. Wiem, że to jest garaż, kurde. Oh my god. O, dziękuję. Wiem, że to kurde jest garaż. Ja chcę coś kupić, bo coś tam na znaku było napisane. Ej no. No, sklep dla intergalaktycznych naprawunków gwiezdnych shipów. Jeszcze tak coś zauważyłem w tej grze. Muzyka jest nawet bardzo fajna. Nie możesz tam jeszcze pójść. Dobra. No wiecie, jak... Przynajmniej to nie jest kolejny remix, kurde, ze świata 1.1 albo 1.2. Coś innego, kurde. No dobra, chyba musimy tam iść. Skoczę. A. Szkoda, że nura nie mogę dawać. W sensie, że skok, nura i tak brzuchem po ziemi poszorować. Jeżeli graliście w Super Mario 64, to wiecie, o co chodzi. Witaj. Ta kopuła działa jako oko tego obserwatorium. Stąd możesz patrzeć na galaktyki, które są bardzo daleko. Kiedy ta luma przetransformuje się w gwiazdę przyciągającą, poprowadzi cię do różnych dalekich galaktyk. Po prostu, no, najedź kursorem na tą gwiazdę i wciśnij A. Czy one czasem samobójstwa nie popełniają? Kurde. Okej. Okay. To są galaktyki, które mogą być zaobserwowane z tej kopuły. A działa mikrofon czy coś? Wygląda na to, że wszystko działa. Dobra. Puh! I 60 klatek na sekundę. Też mam kurde nadzieję, że tak nagra, bo jak nie, to będę naprawdę bardzo smutny. I że nie będzie żadnych problemów z procesorem. Numerki reprezentują ich dystans od obserwatorium. Im większa liczba, tym większy dystans. Jakbym kurde nie wiedział. I więcej gwiazd mocy znajdziesz, tym dalej będziesz mógł podróżować. No w sumie to ma sens. Ale a właśnie, a co z tym? Ja chcę tutaj na przykład. Kurde, normalnie jak Mass Effect. Tylko, że zamiast robienia jakiejś głupiej minigierki z sonarami, możemy zwiedzać to wszystko. Tak więc, let's go. Good Egg Galaxy. Dobrze się składa, bo za niedługo będą święta Wielkanocy. Tak, nie ma wątpliwości. No tutaj jest cała gwiazda. Muszę ci ostrzec, że no tam złe rzeczy są i tak dalej, więc muszę być ostrożny. Let's fucking go w takim razie. 43 minuty. Dobra, jeszcze sporo czasu mam. Let's go! Tak, to bardzo mocno przypomina Super Mario 64. Kto kurde nie grał w Super Mario 64? Bardzo mało ludzi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mimo tego, że na PC ta nie był, to... Hej, emulatoris. O, shit! O, ja pierdzielę. No w sumie... To było jasne, bo tam... Kurwa. Hej, chwila. Wiem, jak zrobię. Nie, to nie działa. Cholera jasna. Chciałem ten pokazać, jaki jestem fajny, ale jak zwykle wyszło nie tak, jak trzeba. Ach, kurwa, nie czuję się zbyt dobrze, jak ta perspektywa się zmienia w ten sposób. Skręca mnie w żołądku. Czy to choroba lokomocyjna? Please no, bo nie będę mógł w to grać.
Co to, czym wy jesteście? Jakąś lepszą odmianą gimbusów? Też będziecie na wyginięciu za niedługo, jak się z wami rozprawię. A, serio, muzyka w tej grze jest naprawdę dobra. I oryginalna przynajmniej. Nie kolejny enty kurde remix tego, co już było wcześniej. Czy tędy iść? O kurwa. Dobra. Tak więc no, ogólnie to jak, gdzie ja muszę iść? O fuck me! Grawitacja. No, co chcesz? Ach, jak zwykle, nic. A, dobra. W porządku, może być. Mogło być gorzej. Czy są jakieś te klejnoty? Nie, nie ma. Niech zgadnę, co trzeba tu zrobić. To pewnie wasz słaby punkt, te czerwone. Ale nie będę się tym bawił. Ja potrzebuję moniaków. Fak! Kurde! Dawaj, 3. Kurde! 4! O, tam 5 jest. Udało się i nawet mnie nie zapierdzielili ani razu. W sensie, że życia nie straciłem, bo obrażenia to tak. No dawaj! Skacz! Co tam na dole jest? O Jezu Chryste, paszli won! Co to ja dostałem, nawet nie zauważyłem. Dużą monetę, ale czy ona coś robi? Paszli kurde ode mnie! Co?! Nie! Wypierdalaj! Wypierdalaj! Zajebiście. Może powinienem był wtedy się pokręcić, czy coś, to by spierdzielili. No fajnie, kurde, pierwszy level i straciłem pierwsze życie. Idź, kurwa! Dziękuję. Dawaj, szybko! Czy straciłem też moje pieniądze, które zdobyłem do tej pory? Chyba tak. O nie! I'm sorry. Przepraszam, Marian, że musisz tak cierpieć przeze mnie. Zamknij ryj! A, myślałem, że coś do mnie powie. No ja pier... papier! Kurde, ta grawitacja jest naprawdę dezorientująca. A kamera nie pomaga! Nie no! Czekaj! Let's go! Okej. Okay. Teraz zobaczymy, czy moja teoria będzie poprawna. Kurwy! No. A, dobra, to się działo. Ja pier... Poszli! Myślałem, że mnie zje. Tak więc no, tamte coś, co rozwaliłem, to jest kolejny przeciwnik klasyczny w Marianach. To się nazywa Pirania Plant. To jest po prostu rosiczka, której znudził się smak owadów i przerzuciła się na ludzi. Tak więc no, coś bardzo nieprzyjemnego. Wypierdalaj! Nie zabijecie mnie po raz kolejny. Kurde, ja w tej trawie szukam Pokemonów, a nie pieprzonych pieniędzy. Chociaż z drugiej strony nie narzekam. Tak mi się wydawało, że... O kurwa. Przynajmniej HP nie straciłem. No dawaj, dawaj. Tak więc no, mam nadzieję, że podoba wam się najpierwszy Let's Play z Super Mario Galaxy w Polsce. Te wszystkie poprzednie są... Są tylko iluzją. Cholera jasna! Spieprzaj! Paszą won! Nie!
Moje monety wszystkie straciłem, ja... Kurwa. Jestem kurde do niczego w tych platformówkach, ja pierdolę. Dobra, ogarnij się. Dasz radę. To nie jest Dark Souls. Chociaż kto wie, może dla mnie to będzie Dark Souls gier platformowych. Marian Dark Souls, nie? Jakim to kurde niekompetentnym trzeba być. Ale hej. Dobra. Dobra. O kurwa! Myślałem, że mogę tam Idź kurde, idź Marian! Spierdalać! O! Nie! O nie! O nie! Nie! Stój! Kurwa! Dobra, sensor bar mi spadł. Myślałem, że wpadnę do tego gówna. Nie! Gin! Oh my god, dziękuję. Tam moneta jest. Wiem, rozumiem, rozumiem, cicho sieć. O, udało się. Jest. A ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Dają kurde szczęście i pełny pasek HP. Coś tu jest. Ej, co? A, dobra. W piachu ugrzęzłem, więc hej, to ma sens. Ach, kurwa, ta grawitacja. Dziękuję za HP. Za one-upa raczej. No, czego chcesz? Uważaj. Po tym jak pokręcisz się raz, musisz poczekać, aż Luma do ciebie przyjdzie, w takim zanim będziesz mógł znów to zrobić. Wiem, kurde! O shit! Nie, wypierdalam stąd. Wybacz, ulepszony gimbusie, ale niestety. Kurde! Tak? No. Tak się to robi. I też tak. O kurde, dziękuję. Monety mi się bardzo przydadzą. O shit, moje! Wszystko moje. I one-upa dostałem za 100. Okej, będę pamiętał. Czy to jest boss? Nie wiem, może muszę tego unikać. Chociaż... Przecież ma ten ogon, pewnie muszę w to napierdzielać. Nie, zaraz. Nie powinienem zbierać tego wszystkiego w tym momencie. Co to kurde jest? Może? Oś! Udało się! Ja to jestem kurde ekspert. No dobra. Fuj, jesteś brzydki! Spadaj! Czy mogę w końcu spotkać coś, choć raz, co nie chce mnie zeżreć i mnie zabić? O nie! Idź, kurde! A! Wstawaj! Coś tego w pierdol dostaniesz. Dziś nauczy cię, czemu nie powinno się mieć słabych punktów. Przynajmniej tak... O kurde. Przynajmniej tak widocznych. No ja pierdzielę, Marian, biegnij! Ja pierdzielę tak blisko, tak daleko! Gdzie uciekasz, gnojku? Chodź tu! Dopadnę cię, dopadnę, a jak dopadnę, to... No. Dobra. No chodź. Gin. No to naprawdę jest okrutne. Marian, ty potworze! Czy tak... napierdzielać biednego dinozaura z brzydką gębą i z liśćmi zamiast łapami. O fuck. Dobra, w takim razie nie narzekam. Ale najpierw rozejrzę się, czy tutaj, no.
Zostało jeszcze coś. No ja pierdzielę, przestań! Grawitacja, grawitacja! Stój! Dziękuję. No i to chyba wszystko. Let's go! Dobra. Druga gwiazda odzyskana, pierdyliard jeszcze się zostało. Tak. No i godzina gry, więc... Nie wiem, na oko może jeszcze z 3 dostaniemy, jeżeli nie będę tak lamił. O, to Starbity się nazywa, dobra, te klejnoty. Czyli no, odłamki gwiazd, tak jakby po polskiemu, jakby się powiedziało. O, no, dziękuję, właśnie to odkryłem! I wy to żrecie, no w sumie? To ma sens, bo jak w tamtego strzeliłem, to mi podziękował. O, wiem co to, wiem jak to się robi. Czemu tłumaczycie mi wszystko, co już odkryłem? O, shit, moje. Sprzedam na Allegro i będę... No, milionerem. W niego mam strzelić? Jeszcze czego? To jest bilet, do czego? Miam. Smaczne. O, dziękuję, tak. Ja pierdzielę, to jak jakieś narkotyki czy coś dla nich? Smaczne. Powiedzmy, że to je będzie zapłata za naszą małą lekcję. Możesz też strzelać w nich wrogów. Wiem, kurde. No raczej dużą pomocą myślę, że będą. Co i to wszystko? Dobra, idziemy dalej. I tędy, bo raczej nic więcej nie będę mógł zrobić. Tam jakieś 3 gwiazdy, były jeszcze 2 niewidoczne. Czy mogę wybrać sobie, jaką chcę wziąć? Nie, nie mogę. Dobra. Kosmiczne proporcje i coś tam żarcie i... Nie mówcie mi, że będę musiał tutaj moje Starbity, kurde, marnować. Pamiętam cię, znam cię, ty dziwko jedna! Wiem, kim ty jesteś, wiem, co ty chcesz! Ja pierdolę! Wiem, przeklinanie w grze Marianowej to jest zdzierstwo, ale mnie to nie obchodzi. Wiecie dlaczego? Bo jestem buntownikiem. Dostałem jedną monetę. Jestem z tego zadowolony, może będę mógł gumę do życia sobie kupić. Ej! Zaraz, tam było... Dobra. Daj, ja chcę to przeczytać! Musisz się dostać, użyj komina, dobra. Chętnie bym go, kurde, użył, gdyby dach nie był taki ogromny. Spróbuję się tam dostać. Że jakiś secret odkryję. Super mega straszny secret. A może? Chwila. No dawaj! Właś! Nieważne. Tutaj jest komin. Najpierw zabieram to, co jest... To, co należy do mnie. E? O, dobra. Widzicie, jestem ekspertem w tej grze, mimo tego, że gram w nią po raz pierwszy w życiu. O nie, nie! Kurde, zniknęła. Niech to. A co się stało z moimi 100 tamtymi i tymi o? Ej, ja chcę pokazać, o co mi chodzi. O z tymi o. W sumie to może... No, tak jakby do mojego magazynu poszły czy coś. Znam to. No i kolejny remix, kurde, ze starych Marianów, nie? Gdyby to nie było nadużywane, to bym powiedział, że to całkiem fajny smaczek, ale to jest tak nadużywane, że tego nie powiem, że to całkiem fajny smaczek. O, fuck! Dawaj, chodź tu, moje! Dziękuję. Drobna zapłata za moje poprzednie retardacje. O. Okej, już wszystko rozumiem. Jeżeli się zmęczysz i będziesz chciał powrócić do obserwatorium, wciśnij plus albo minus. I... jakbym kurde nie wiedział. Ale nie możesz wziąć ze sobą żadnych Starbitów, które wziąłeś ze sobą, więc bądź ostrożny. Okej, to jest akurat przydatne. Coś mi się zdaje, że tutaj jest.
O, kurde, udało się. Ściek jestem zarąbisty. Nikt na pewno tego sekretu wcześniej nie odkrył przede mną. O, łap to. Możesz... Wiem, kurde. Ja pierdzielę, wiem. Wiem. To robiłem do tej pory. Przestańcie. Masz. Podzięce dostałeś z kopa w łeb ode mnie. O Jezu, wypierdalaj. No co jest? No, dziękuję. Bierę wszystko, co należy do mnie. Dawaj. Tym razem nie sfejluję. O, już życie? Fajnie jest dostawać życia co sekundę. To jest naprawdę bardzo fajna mechanika gry. Szczególnie dla takich noobów jak ja. Ej, no to tak w ogóle to gdzie ja muszę teraz iść? Wracać się tam, gdzie wcześniej byłem? A wezmę... A nie, dobra. Myślałem, że jakoś powędruję dziwnie grawitacyjnie. Że wypadnę z poziomu czy coś. Moje! Moje kosztowności! Gin. Mam głodnego przyjaciela tam na przodzie. O kurde! Wiem o co tutaj chodzi. Dobra, let's go. Okej. Dobra. Już to łapię. Cieszę się, że ta gra nie używa tak bardzo tego Wilota i tak dalej, no nie te... O kurde! Samoporę! Moje! Gimbusie, ja nie chcę tego robić! Greenpeace zna mnie, się zemści potem, jak to zrobi, ale nie zostawiasz mi innego wyboru. Kurde! No co jest zaraz? Dobra. Czy chyba tego sensorbara poprawić? Ciebie zdeptam w ziemię. O! To zaraz, to wdeptanie nam daje monety, tak? Chyba. Moment. Tak, a jak go wykopię, to dostaję te kryształy mocy. Dobrze wiedzieć. Kurde, wybory! Jak w Mass Effect'cie. O, tutaj coś fajnego jest. A moment, a może to rozwalić mogę? Mogę. A rozwalę. Więcej kosztowności dla mnie oczywiście. Oj, kolejny one-up. No tak, zapomniałem. Czyli co 50 tutaj tych. A czym one-upa za monety dostajemy? Może dostałem już do tej pory, a ja kurde nie wiem, głupi. Nie zauważyłem. Ale fakt, naprawdę, soundtrack jak na razie w tej grze jest przedni. Gdzie są moje monety? Nie, te. Ej! Czy powinienem jeszcze tam coś zrobić wcześniej? O no! Zastrzelę was. Gin. Może jeszcze trochę i dostanę kolejne życie. Moje. Okej, okay, a co to jest? Moment. O, dobra. Może być. Nie narzekam. Let's go, motherfucker. Strzelę w Mariana. Nie, może nie teraz, bo... O, wiedziałem. Mam nadzieję, że nie popierdzielam gdzieś nie wiadomo gdzie. Tu już byłem. Okej. Okay. Nie ma tu nic do roboty w takim razie. Teraz! Kurde, chcę w Mariana trafić. Czemu nie mogę? Spróbuję teraz. A, nie działa na niego, jest odporny. Jakby działało, to bym strzelał w niego cały czas.
Dawaj, chodź tu. Znam cię! Spierdzielaj stąd! Nienawidzę cię! Nigdy nie grałem w tą grę, nie, ale wiem, co to kurde jest. Nie, nie to chciałem zrobić. Kurde, cały czas mi się mylą przyciski. Zawsze myślę, że B to jest pieprznięcie dupą, a to jest strzelanie tymi odłamkami całymi. Dobra, kurde, nie mam chyba wyjścia. Hej, ty. Tak, ty masz jakieś odłamki gwiazd? Jeśli mnie nimi nakarmisz, to popełnię samobójstwo. 100. Dobra, mamy więcej. Taki głodny! No patrzcie, czy to nie jest... Kurde, zobaczcie, jaka... Na tą grubą dziwkę. Więcej! Więcej! Nie, zaraz. A, B znaczy. No i patrzcie, ja... Po prostu w pierdol chce mi się jej dać. Więcej! Spierdalaj. Nie chcę ci widzieć. Ta. Paszła won, nie obchodzi mnie to. Dobrze, że popełniłaś to samobójstwo. Cieszę się. Wow, jej dupa była tak gruba, że się w planetę zamieniła. Tego to bym w życiu się nie spodziewał. A dobra, chodźmy tędy. Już chyba wszystko zwiedziliśmy.